Widz się do mnie odezwał, a nawet kilku. Oznaczono mnie pod filmem, żebym odniósł się do informacji o śmierci kolejnego żołnierza. Martwy żołnierz został znaleziony w Braniewie. Szczegóły pewnie znacie. Podejrzewają samobójstwo. Śledztwo trwa. Dla wielu z was to jest stary temat, bo tyle się ostatnio dzieje. Kolejny martwy żołnierz. Mnie zastanawia coś innego. Na to trzeba popatrzeć szerszym kątem. Do zdarzenia doszło 4 czerwca, a dostaliśmy informacje dopiero po wyborach. To kolejny dziwny przypadek zatajenia informacji? Nie sądzę. Przed wyborami ukrywano zatrzymanie żołnierzy. Media twierdzą, że strzelali w powietrze i w ziemię. Oddali ponad 40 strzałów ostrzegawczych. Sam mówiłem o tym. Wiceminister obrony narodowej twierdzi inaczej. Że żołnierze strzelali do imigrantów przez płot, przez granicę. Przekroczyli swoje uprawnienia. Dlatego zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty. Czy wiceminister Monozalewski ma rację? Jeśli tak, to ja bym ich nie zatrzymywał i nie zapinał w kajdanki. Ja bym ich wywalił z wojska. Jak to jest możliwe, że oni oddali ponad 40 strzałów do 50-osobowej grupy inżynierów i nie trafili nikogo? Chciałbym zobaczyć wyniki szkoleń strzeleckich i żądam ukarania instruktorów strzelectwa, którzy trenowali tych żołnierzy. Od razu w mediach była mowa o rykoszetach, które mogły wystąpić i były ślady w płocie. Nie jestem ekspertem, ale to nie świadczy, że ktoś strzelał bezpośrednio przez płot. Do inżynierów, którzy szukają socjalu w Europie. Kolejna sprawa. Tak w skrócie, bo rodzina i bliscy opakują Mateusza. Najpierw ogłoszono, że żołnierz jest ranny na granicy. Rana nie zagraża niebezpieczeństwu. Później okazuje się, że jest stan ciężki. W internecie zrobili zbiórkę, żeby oddawali ludzie krew. Jaką chcieli jeszcze zbiórkę zrobić, to już się nie dowiemy. Zanim ogłoszono oficjalnie śmierć żołnierza, krążyła po internecie wiadomość o śmierci mózgowej. Społeczeństwo jest odcięte od informacji. To jest przekłamywana. O tym wszystkim od dłuższego czasu Niemcy podrzucają nam nielegalnych imigrantów. Już ponad 3,5 tysiąca inżynierów z Niemiec trafiło do Polski. Mimo że nie godzą się na to i nie podpisują papierów. Kolejna sprawa. Prezydent, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, między innymi Tygrysek, debatują o warunkach służby żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej. Stwierdzono, że morale żołnierzy podupada. Żołnierze boją się używać broni. By bronić z polskiej granicy siebie, kolegów i koleżanki na służbie. Że trzeba coś zmienić, by było lepiej. Równocześnie wiceminister MON stwierdził, że nie można poluzować zasad użycia broni, bo może doprowadzić do tego, że będą zabijać imigranci po polskiej stronie, ale również, że będziemy mieć wymianę strzałów z białoruskimi KGB-stami. Jego zdaniem obecny stan trzeba utrzymać. O co tu chodzi? Teraz powiem, co myślę o tym. Politycy władzy rozgrywają nas jak dzieci. Z jednej strony pokazują, że się martwią i dbają o nas. A z drugiej strony ukrywają informacje i okłamują nas. To znaczy, ja tylko tak przypuszczam. Reasumując. Jeśli państwo będzie nas okłamywało i zatajało informacje ważne dla społeczeństwa, to się nazywa polityka. A jeśli obywatele będą okłamywać i zatajać informacje przed państwem, na przykład przed ZUS-em albo skarbówką, to się nazywa przestępstwo. Czego nie możecie zrozumieć? Tyle. Komunikat dla moich widzów, którzy są ze mną od dłuższego czasu. Skecze, satyra, humor wojskowy. Wróci na mój kanał, bo wiem, gdzie jest moje miejsce w szeregu. Ale po ostatnich wydarzeniach nie mam do śmiechu. Bardziej do złości, rozliczania i szukania winnych. Pozdrawiam, szeregowy kukuła. A jeszcze jedno. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę. Odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota Veni, Vidi, Vici, opowieści z wojska. Będziesz mieć punkt odniesienia na temat tej instytucji. I będziesz mógł wyznaczyć azymut, w którą stronę to wszystko idzie.